W pewnym momencie stało 10 osób: kreacja, klient, w ogóle wszyscy. I, na, I to mi się podoba, to mi się podoba. I ja w pewnym momencie już naprawdę nie wiedziałem, odwróciłem i powiedziałem, kto tu kurwa podejmuje decyzję. Cisza? I, na, i w końcu klient sam, grzecznie, to ja poproszę to. Nie no wiem, się to wydarzyć, Tak, 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 ale momencie. właśnie jakby znaczy nad fotografem, który też pracuje w usługach, no czasami ktoś jest wyżej, czasami wybiera zdjęcie inne niż wybrałby fotograf. Servus. Nazywam się Przemysław Hutkiewicz i jestem fotografem od ponad 20 lat. Fotografia to dla mnie rozmowa, czasem nawet ze sobą, ale też relacja, którą buduję z tym, kogo spotykam przed obiektywem. Pozwalam ludziom chwilom istnieć dalej, a nawet bardziej. Wierzę, że fotografia zrobiona z dobrą intencją pokazuje piękno człowieka takim, jakim jest. Zapraszam do mojego podcastu Nie do Powiedzenia. A to podcast numer 13, w którym moim gościem jest Mikołaj Regier. Dzień dobry. Myślę, że znamy się już parę lat. Oczywiście z sesji fotograficznych, Mikołaj Rygier jest właścicielem studia fotograficznego Daylight, ale kiedy poprosiłbym Ciebie o przedstawienie się, to jakbyś byś to ujął? Oj, dużo rzeczy robiłem w życiu, fotografie, jestem trochę przypadkowo, e, studiowałem matematykę, później przez 10 lat zajmowałem się zawodowym chodzeniem po górach, w których trochę fotografowałem, ale czysto użytkowo. Jedyne pieniądze, które zarobiłem na fotografii, to 10 dolarów, które japońskie pismo zapłaciło mi za zdjęcie ściany, na której moi koledzy zrobili nową drogę. Z ściany w Himalajach, Garwalu, gdzie byliśmy. Poproszę. To, to jedyne pieniądze, które dostałem za zdjęcie. Ale fotografem jesteś? Nie, znaczy, znaczy fotografem nie jestem. A ale robisz bo... zdjęcie? Mało. Nie, raczej nie. Nigdy nie miałem. To tak skąd dzieciowe. ta fotografia? Może w ogóle zacznijmy od tego? No bo nie przedstawię się jeszcze, więc może przedstawię się na koniec, bo to potrzebujesz. No dobra, to, jak, to jest tak, jak yy, mówiłem, ten okres y, zawodowego zajmowania się górami, który gdzieś tam w okolicach 90 lat się skończył, no bo ogólnie tak dużo się zmieniało, że trzeba było mieć pomysł nowy na życie. W tamtych czasach można mieć, było dowolny pomysł na życie i w zasadzie każdy pomysł z grubsza się sprawdził, co zresztą pokazuje tam w ich różnych polityków, ja, czy znaczy nie polityków, różnych biznesmenów, którzy w tamtych czasach Zaczynając od zera doszli do, do, do dużych pieniędzy, czasami zaraz potem spadli, a czasami nie. W każdym razie no, w takiej grupie znajomych wymyśliliśmy, żeby zajmować się sprzedażą profesjonalnego sprzętu fotograficznego. Sprzedażą wtedy. Wtedy Polska była takim polem niczyim, znaczy w zasadzie można było napisać do dowolnej firmy na świecie, że chce się ich reprezentować, znaczy no mówię o firmach fotograficznych, także tzn. nie mówię o firmach typu Mercedesa, ale firmach fotograficznych, które są zdecydowanie mniejsze i w zasadzie ich to zawsze ciekawiło. Na początku te warunki były tak, chcecie to proszę bardzo sprzedawajcie. Później się okazało, że ten polski rynek wcale nie jest taki mały, w końcu jesteśmy dzisiaj chyba jakby szóstym rynkiem w Europie, w związku z tym na początku to było bardzo mało, a później jakby to rosło, Wprowadziliśmy na rynek polski takie firmy, które już nie istnieją praktycznie jak Jobo od wywoływania y, samodzielnego filmów, materiałów. Takie firmy jak znaczy no, Broncolor, mhm. Cinar, Foba to już wcześniej były na polskim rynku, ale takie firmy jak Ilford, takie firmy jak Durst, które wtedy jakby też zmieniał swój profil. Y, tego było jakby mnóstwo takich firm jak Manfrotto, którego mhm. trochę przedtem ludzie w ogóle nie kojarzyli w Polsce. No i to się kręciło, no później jak to bywa czasami w biznesie, trochę się nie zgadzaliśmy, to się, że ja tak powiem, rozpadło, z, powstała nowa firma, która w miarę dobrze się kręciła, przyszedł taki kryzys, który wystąpił po, po World Trade Center, czyli z grubsza 2002, kiedy to znaczy... Kryzys światowy, połączony w tym, że rzeczywiście bardzo mocno trzeba wchodzić, fotografia cyfrowa, która na tym rynku strasznie dużo zmieniła. Ta rewolucja była no, bardzo duża, wpływająca na wszystko na sposób fotografowania, na, na też na, na sprzedaż, i jakby w tym momencie trochę zaczęliśmy się zajmować wypożyczaniem. Później tą firmę, którą miałem, jakby no, sprzedałem, zajęłem się wyłącznie wypożyczaniem. Na początku to był wyłącznie sprzęt i tak, no tam w różnych, znaczy no, na początku z kim innym, od pewnego czasu z moim wspólnikiem Maćkiem Waszkiewiczem. I tak o, jak mówię, do pewnego nie. czasu nie chcieliśmy mieć studia, zakładając, że to jest większy kłopot i biznesowo prościej mieć sam sprzęt. Ale później jakby pojawiło się studio, pierwszym naszym studiem to była studia na Kasprzaka. Znasz. Z cię znamy. Mhm. I jakby jak się pojawiło studio na Kasprzaka i musieliśmy mieć nazwę, no to długo się zastanawialiśmy, jak to zrobić, ponieważ studio na Kasprzaka charakteryzowało się z tym, że z obu stron miało wielkie szyby, no to chcieliśmy, żeby to było związane z, ze światłem, z, z światłem dziennym. Nie znaleźliśmy polskiej dobrej nazwy, no jakieś takie Sun Studio, to, to mhm. brzmiałoby w końcu źle, bo się kojarzyło bardziej z makijażem albo z czymś takim. No i powstał ten Daylight Studio, może się nie podobać, bo angielska, no ale tak jest. Nazywają nas chyba w skrócie Daylight, no już tak, ponieważ ta nazwa się ugruntowała, no bo to jest od 2009? No, od 10 pierwsza sesja w grudniu chyba była, pamiętam który fotograf i tak dalej, ale. No, 2002 przerwę ci to właśnie wtedy, moment to mówić o tej fotografii cyfrowej, to wtedy ja rozpocząłem swoją przygodę, bo ja jestem dzieckiem cyfrowym, jakby nie było. I pierwszy mój aparat, słuchaj, to był HP. Okay. <laughs> Jedna megapikselowa matryca. Kupiłem to walcząc dzielnie w MediaMarkcie, do, próbując dobyć, zdobyć tamten aparat, bo były trzy sztuki. Ale zależało mi, żeby móc robić więcej zdjęć po prostu jakby cyfrą. No, a potem faktycznie 2010 to też miałem, pamiętasz, w Starej wieży e, swoje studio, no tak, we, tak, tak. w tej cudownej byliśmy, sali bankietowej. na terenie, gdzie dzisiaj jest są osiedle, sąsiadami. Tak. Myśmy mieli coś, co kiedyś było e, salą konferencyjną, na której podobno występował i Gierek, i jacyś znani aktorzy. No a ty byłeś w tej wieży, która została zabytkiem i do dzisiaj istnieje. Tak. Nasze studio nie, nie ma tego budynku, jest największy budynek mieszkalny w, w Warszawie, a może i w Europie. Wiesz, pod tą wieżą to w ogóle dokopałem się kiedyś do zdjęć, że chyba Piłsudski albo któryś z ważniejszych generałów w ogóle... Jakieś zdjęcie tak. było z takimi rzeczami, tak to jak było. Zamiast coś... trochę historii, bo tak, w tym tak, przestrzeni. Tak, tak. No to swoją drogą, skoro jesteśmy w takim razie przy tym temacie, to powiedz... Z jakiego powodu właśnie szukamy takich miejsc, wy szukacie, takich miejsc pod studia fotograficzne? Czemu to nie jest w jakiejś nowej hali? Wiem, że się zdarzają, ale czy to jako my artyści, fotografowie jednak czujemy, że w takich przestrzeniach jest większa twórczość? Jakaś? Skąd to się bierze, że razem z Myślę, szukacie? Myślę, że wzięło się z ekonomii. To znaczy. No gdzie, bo przecież wy tam czasami to remont pochłania kupę kasy. Tak, to się zgadza, ale jakby na całym świecie chyba większość studiów nie jest zbudowanych od zera, tylko jest adaptowaniem postindustrialnej tak. architektury, której w Warszawie jest mało, no bo to jakby to przedwojenną Warszawie w zasadzie zrównano z, z, z ziemią i w związku z tym jest mało budynków. Yy, ale myślę, że gdyby budować studio od zera, to by było problem ekonomiczny, żeby to się zamknęło, no bo jednak te stawki za studia nie są aż takie, żeby to się zrównoważyło mhm. i zwykle to są adoptowane rzeczy. W Warszawie są rzeczy po, tak jak mówię, to była sala konferencyjna w, w zak potężnym zakładzie pracy, to co myśmy używali, jest, było studio, które w końcu było w sali kinowej, dzisiaj już nie jest, ale, ale było, czyli studio tęcza. Pinap to jest studio, gdzie kiedyś była wielka drukarnia i usunięto maszyny i powstały duże pomieszczenia. No i dużo studio było w dawnych pomieszczeniach magazynowych, no bo to dobrze się nadaje, jak się jakoś tam adeptuje. No. Do scenografii, no tak. Znaczy, to jest tak. Niedawno miałeś podcast z tytułem Czy fotografia jest sztuką? Mm -hmm. Jakby ja na fotografię, czy znaczy niczego nie mówiąc w sztuce, patrzę, znaczy dla mnie fotografia jest biznesem. Znaczy, które tak jak mówię, wziąłem się trochę przez przypadek, jak, jak mnóstwo ludzi w latach 90. coś mm -hmm. zaczęło robić, udało się, nie udało się, i tak dalej. I jakby yy, tak jak fotografia tą, którą my obsługujemy, bo my obsługujemy rynek fotograficzny, no nie jest sztuką, jest fotografią, która sprzedaje proszek, yy, nie wiem, samochody, coś tam, coś tam. Ale to kiedyś też tak było w końcu jak... Jak Michał Anioł dostał, dostał czy malował kaplicę sektyńską, to było zlecenie, a nie sztukę. Tylko to przyszedł papież, powiedział że jest do pomalowania. No ale jest... wiesz, zdarza się wydaje mi się. Nawet ja też dwa, trzy razy od was, jakby wynajmowałem, prosiłem, to już w ogóle jakieś przyjacielska współpraca, wiesz, na sesję typu artystyczne, coś jakiś tak, kompletnie no, niekomercyjny, więc jakby... No właśnie, kompletnie niekomercyjne, a ponieważ my niestety musimy jeszcze to wszystko zamknąć, to znaczy musi być biznesowo na zgadza. plusie, mm -hmm. to oczywiście muzeum popierać sztukę i nam się zdarza i oczywiście to wtedy są na innych warunkach wszystkie te rzeczy, testy. I tego typu rzeczy. No ale ogólnie musimy zarać pieniądze, żeby zapłacić za czynsz, zapłacić asystentom, zapłacić za wszystkie koszty, zapłacić za kolejny sprzęt, który kupujemy. Ten sprzęt dzisiaj się jakby zmieniał się dużo, dużo szybciej niż zmieniał się kiedyś. Jak ja zaczynałem swoją przygodę z fotografią zawodową. To, takim marzeniem fotografów związanych z fotografią reklamową, to był sinar 4 na 5 cala. I trochę mi się wydawało, że jak kupią, to w zasadzie do końca życia będą mieli spokój. Mm -hmm. Znaczy, kupią aparat, kupią trochę obiektywów i, i będą kupowali tylko filmy. Tak jak powiedziałem, 4 na 5 cala. I takie biznesy się zupełnie nie zakręciły. To była fotografia e, reklamowa związana z przedmiotem. No Wtedy bardzo dobrze się kręcąca. Czy ty, to jest niesamowite, właśnie, że ty jesteś tutaj. E... Masz tą wiedzę i tą historię, jakby to pamiętasz, że fotografia reklamowa kiedyś kiedyś się zaczynała właśnie na Ale Teraz tak. to trochę wróciło, czy znaczy trochę. No. Nie no wtedy, kiedy ja miałem z tym do czynienia, czyli lata 90., to w ogóle. Fotografia cyfrowa działa się w laboratoriach, no jakiś tam życzy się laboratorium Kodaka, gdzie pierwszy aparat cyfrowy miał chyba 100 na 100 pikseli i jakby można go tylko znaleźć na Wikipedii pewnie, no bo on był ciekawostkiem. Znaczy, skądinąd zadziwiające, że Kodak, który był jednym z pierwszych w tej dziedzinie, no niestety ten rynek przegrał. No ale tak to często bywa, mhm. że, że nie ci co nie, czy nie tak. potęgi z poprzednich czasów wchodzą, potrafią z, jakby się adaptować do now nowych czasów. Tak, Każdy... jak Polaroid też nie. Tak jak Polaroid, tak jak dużo, dużo rzeczy, no, w takim sensie tak jak Hasselblad, który niestety stał się przybudówką do, 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 do producenta dronów i jakby oprócz używania nazwy Hasselblad, to, no, to z tej legendy, ogromnej A teraz legendy. średnie formaty Hasselblada? Nie? Tak wtrącimy? Średnie Heselblad. Teraz cyfrowy, no? Jest, ale No dobra, ja trochę oceniam, jakby co jest używane przez zawodowców. Heselblad na rynku zawodowym jest bardzo mało. Jest na świecie trochę. Jest... Jacek Poręba, Adam Lach na pewno wiem, że mają. Tak, zgadza się, tylko ja mówię też, czym się głównie robi zdjęcia. E... No te reklamowe, które służą. No, oczywiście, że Jacek Poręba dużo robi, bardzo dobrych rzeczy, tylko jeżeli mówimy o tym w końcu, no. Uproszczenia mówiąc sprzedawaniu proszku. No to, to dzisiaj się, ani nie robić ten na pińcala, bo najwyżej się robi sztukę. Średnim formatem się robi, no dobra, średnim formatem się robi, ale nawet takie firmy, ten klasyczny średni format, który składał się z aparatu modułowego z przodu obiekty wymienny z tyłu kaseta albo tak, tak. przystawkę, które można było zmieniać, zaczynając od tam pierwsza przystawka i to były tam 4 miliony pikseli, dzisiaj to jest 150 milionów pikseli. Te aparaty dzisiaj są niewygodne, duże, ciężkie i fotografowie przesiedli się, nawet jeżeli na średni format, to na to, co zaprezentowało Fuji. Czyli aparat, który ma dobry autofokus, ileś klatek na sekundę, nie jest taki ciężki, jest dużo łatwiejszy w pracy. No, tak... Ambasadorem Fuji nie jesteś? Nie, 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 nie jestem ambasadorem żadnej firmy. Capture One, nie? nie? Nie, zarabiam na nich, tylko to znaczy tłumaczę na język polski, ale za pieniądze, zupełnie przyzwoite. Okay. Znam dobrze Capture One, nie jestem, znam dobrze firmę Face One, bywałem u nich, bywają w dużej ilości firm. Mm -hmm. No właśnie, czy czyli taki jesteś ojcem chrzestnym wielu marek fotograficznych? Nie, 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 nie przesadzajmy, sobie ojcem chrzestnym. W sensie zaraz to kontekst jest. ten kontekst biznesowym jest. jest. Biznesowym. Wiesz, no, wprowadziłeś to trochę, to dzięki tobie też tak by nie było. No rozumiem, no, że za tym zarabiałeś, ale. No tak, tak, ale inaczej. To, by to pojawiło, były takie ale... czasy, że wystarczyło napisać do Manfrotto, że chcieliśmy sprzedawać ich statywy. No mm -hmm. dzisiaj Manf nazwa Manfrotto jest dobrze kojarzona. I oni mówili, dobrze, chcecie, kupujcie, płacicie z góry i sprzedawajcie. A po jakimś czasie, okej, okay, dostawały się nowe warunki, można płacić. Oni widzieli, że ten rynek nie jest taki mały. Trzeba wiedzieć było, co w Polsce jest potrzebne, co, co, no bo trzeba było zamówić to, co jest, będzie, będzie potrzebne. I to wszystko się pojawiało. Były takie firmy, które Wtedy były bardzo popularne w Polsce, jak to Jobo, który już wymieniłem, czyli takie no, własne wołanie, takie wołanie, że w studiach fotograficznych mogłeś wywołać od ręki 4 na 5 cala. Mm -hmm. e, Czy takie filmy jak Sinar, które, tak jak mówię, wtedy były takim, e, takim marzeniem fotografów. Żeby... I to w zasadzie mi się wydawało, że to jest koniec. Tak samo jak w ta tamtych czasach fotografowi fotografującym małym obrazkiem wydawało się, że jak kupi Nikon F4, bardzo ładny aparat, nie wiem, czy należy używać słowa kultowy, że będzie miał spokój do końca życia, że już żona mu nie będzie marudzić, że wydaje i wydaje na pieniądze co chwilę. Dzisiaj totalnie się to skończyło. Znaczy, dlaczego y tak się dzieje, że tak nie nadążamy tak naprawdę za tym, nie? To się pompuje, no ISO, matryce powiększają. Się. Znaczy, inaczej. Aparaty robią tak samo dobrze zdjęcia, jak robiły tam 3 lata temu. Jakość może rośnie. Tak więc znaczy inaczej, no jeżeli jakby była przystawka 60-milionowa wypuszczona ileś tam lat temu, to nadal robi tak dobre zdjęcia, bo tam się nie ma co psuć w tej, wersji, tej części elektronicznej. No ale jest presja yy, yy, nowości, Przy czym rzeczywiście fotografowie chcą mieć jakby no w pewnym sensie trochę łatwiej, mhm. znaczy dużo łatwiej. Znaczy mhm. dzisiaj. I tracking na przykład, nie? Tak, znaczy dzisiaj to, co są w stanie zrobić auto, w autofokusie aparaty, takie jak Nikon Z9, które już mamy przyjemność mieć, gdzie w zasadzie y, no, ciężko zrobić nieostre zdjęcie. Ustawi mu się, w jakim rejonie on ma pilnować, powie mu się, że ma pilnować oka, i powie czasami którego oka, no bo czasami tych oczu mhm. jest więcej, i on rzeczywiście te wszystkie zdjęcia są, są ostre. Znaczy z dziwnych powodów chce się zrobić 20 klatek na sekundę Rawów, i on to zrobi, jak się chce. Ktoś mi opowiadał wczoraj jeszcze właśnie tego użył do jakichś zdjęć bardzo dynamicznych, nie ja pamiętam, mm -hmm. co tam się działo. Ale ostatnio w obiegło prasę takie zdjęcie, gdzie fotograf Nikonem Z9 zrobił zdjęcie pocisku wyletującego z, z, z karabiny biatlonistki mm -hmm. i on używał takiego trybu 120 klatek na sekundę. I na, i, I na jednych z tych 120 był ten pocisk no, taki trochę zniekształcony, ale był. No. I fotografowie dostali narzędzie, które Nie. kiedyś były niewyobrażalne. Znaczy, to znowu to trochę zepsuło fotografię w mojej ocenie. Znaczy, dawanie ludziom narzędzi, która teoretycznie powinna im pokazywać, znaczy ułatwiać pracę. no Bo fotografia analogowa miała tą wadę, że jak ktoś jechał na sesję i musiał wierzyć, że jak z tej sesji wraca, to na tych. No, głównie na diapozytywach, ma ten materiał, mm -hmm. a dzisiaj jakby widzi od razu. Znaczy w zasadzie strasznie mało musi umieć, żeby być pewny, że, ten ma, że te zdjęcia zrobił. Znaczy, bo on je od razu widzi. Znaczy... No wiesz, w komercyjnej fotografii to jest super, bo ja nie raz pamiętam, jak mi wychodził, wiesz, ostre zdjęcie, dobry moment, sytuacja, wiesz, słońce akurat zaszło, coś tam, dziecko nie płacze, i nie ostre zdjęcie. Więc to bardzo ratuje fotografii komercyjnej taki taki Tak. To... Ale trzeba to... widzieć, dlaczego to wykorzystywać, wydaje mi się. Nie? To strasznie ułatwia. I teoretycznie można by dojść do wniosku, że lepsze narzędzia pozwalają robić lepszą fotografię. Ale lepsze narzędzia trochę yy, rozleniwiają ludzi. fotografa, tudzież wpuszczają na rynek każdego, kto no niczego nie ujmując skończył jest. meliorację i mówi, ja jestem fotografem. Nie mam nic przeciwko melioracji, ja tylko... Okej, przy... okej, okay, okay. no to już dobrze. Ale yy, trochę jest za łatwo. W tamtych czasach przynajmniej trzeba było przejść przez pewien proces techniczny i w pewien sposób trzeba było miało się świadomość, że się oceniany przez środowisko. Aha, aha. Znaczy nie tylko klient oceniał, czy robimy dobre zdjęcia, ale jak się robiło dobre zdjęcia, to środowisko było nieduże, no to wiadomo było, że, 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 że jakby środowisko źle oceni. Ja nie mówię, że wtedy była genialna fotografa, bo wadą fotografii, którą ja widziałem w 90-tych latach z kolei było, yy, ci ludzie mieli dużo mniejszy background plastyczny. Znaczy, oni byli, w większości wzięli się ze, ze strony technicznej fotografii, znaczy, że wiedzieli, że na tych zdjęciach, znaczy na tych naświetlonych materiałach będą zdjęcia, a nie byli po. ASP nie mieli zwykle wykształcenia plastycznego, wzięli się z takiego, z takiej fascynacji techniczną, czy no dobrze, wzięli no się z fascynacji fotografią, ale perfekcyjnie doprowadzając w stronę techniczną. No tak, ale podejrzewam, że to wynikało z tego, że teraz, że wówczas nie było takiego dostępu do internetu, wiesz. Nie, no i, wtedy nie było Kompletnie internetu. Nic, co, no, więc znaczy... to, tylko totalnie z ich to mogło bo się Może gdzieś zobaczył w jakimś magazynie, jeśli ma tego też dostęp, nie? No to dostęp koniec. był gorszy, ale... Wprost <laughs> tylko do tego, co powiedziałaś, że teraz jakby wpuszczę też na rynek wielu fotografów. To się dzieje, to co mówisz, bo nieraz widziałem, już rozmawiałem z asystentami i tak dalej, że jakiś na przykład chłopak na Instagramie, który ma tam, nie wiem, 100 tysięcy obserwujących, dużo niby zdjęć, co prawda na 90% tych zdjęć jest on sam, jak trzyma aparat i robi zdjęcie, sesję i potem jakby wchodzi do studia, to kompletnie nie wie w ogóle, co tam robić, tak? Ale klient go wybrał, bo ma dużo obserwujących, dobrą reklamę i okazuje się, że Wówczas wydaje mi się, że jednak rynek, jakby branża weryfikuje, że on raz udało mu się przebrnąć, tam zrobić, ale kompletnie sobie nie poradził. To, że aparat za niego nie zrobi zdjęć, bo ja też się spotkałem z tym, że kiedyś jakiś młody chłopak podpatrzył, jaki mam aparat i on potem też na storys wrzucił, widziałem aparat, jaki ma ten Hutkiewicz, też mam taki, będę robił takie same zdjęcia. No tak, coś w tym stylu. Ale no, to takie okay. marzenie jest jakby wszędzie, no, w rakiecie tenisowej, w nartach i się okazuje, że prawda, same tak. narty jeżdżą. No. Przecież... Ale dzięki temu istnieje biznes nad. No, jakby nie, kupowali sami zawodowcy, no to być producenci nad zbankrutowali dosyć szybko. No tak. Dobra, kochany, wróćmy w takim razie troszeczkę do tego studia, bo skończyliśmy, mm, mm, odpłynęliśmy sobie bardzo fajnie w ogóle, co tam się wydarzało z tą fotografią cyfrową, reklamową i tak dalej, fajne tematy. Ale ja bym jeszcze chciał wrócić do studia, o którym skończyliśmy, że założyłeś się z Maćkiem Waszkiewiczem, i, no i to pierwsze było na Kasprzaka. Dlaczego te wyjątkowe miejsca, garaże opuszczone, no to to trochę finansowo, a z drugiej strony też wiem doskonale, bo też miałem jedno swoje studio i kupę czasu i kupę finansów mnie to kosztowało. Znaczy rzeczywiście ludzie cenią, niektórzy ludzie, cen, niektórzy fotografowie cenią zdję, stu, wnętrza, które jakby inspirują, które Prawda? mogą mieć trochę scenografią, ale spotkałem się z fotografem, który mi powiedział, że go to rozprasza. Fotografem, który robi fotografię style life'ową, mhm. taką bardzo wycyzolowaną. I on powiedział, że on by chciał, żeby studio było pudełkiem, białym pudełkiem, który mu nic nie przeszkadza. Okay. Znaczy, on ma to, a nie to ta reszta mu ma nie przeszkadzać. Wszystko, co on tam ma, to on ma zbudować sam. Znaczy, ale to mówię o jednym przypadku. Dobre, mm. bardzo do, 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 dobrego fotografa na rynku polskim, ale tak, tak on widzi. Czyli myślę, że każdy ma jakieś swoje. Podobanie myślę, że też filmy. jakby mm -hmm. to, że niektórzy mają to studio bardziej ulubione, niektórzy to studio. Znaczy, tak jak mówię, no, tych studiów w Warszawie jest bardzo dużo, tych liczących się jakby takich no, kompleksów studiów jest trochę mniej. Znaczy, no, tak wymieniając pin-up, tęcze, nas, yy, znaczy Daylight, mm -hmm. czy, no, studio, las. Studio, no, las yy. No i tak takich, które mają po kilka powierzchni, to chyba jest wszystko, tak mi się wydaje, albo czegoś nie doceniłem. E, ale niektórzy wolą być tu, niektórzy wolą być tu, to jest kwestia, okay, rację, e, jakby no, jak odczuwają, czy mu jakiś asystent podpasował, czy jest lepsza kawa tutaj, albo nie tutaj, no, czy, czy, czy łatwo się parkuje. no stworzy, czy y gra y w końcu rolę. No. Czy Wy klient... akurat wybraliście taką forma, formułę, że macie y, zazwyczaj jakieś takie nietypowe przestrzenie, prawda? No tak, ale formuła jest tym, co może zrobić, no bo można by wymyślić, że chcemy mieć, nie wiem, w centrum studio, mm -hmm. tylko nie znajdzie się powierzchni w centrum, która po pierwsze się nadaje, żeby była studio, po drugie da się przy niej zaparkować. Pałacu Kultury kiedyś była przestrzeń i się naprawdę czaiłem na to, to już 10 lat temu. No, tak, to naprawdę. możliwe, nawet przy pałacu przy... dałoby się zaparkować jeszcze w miarę tak. jakby zgodnie I z, no, z Wszystko tam było ok, naprawdę, koło sali kongresowej bo takie przejście właśnie gdzieś jakieś nad tam, i było niesamowite przestrzeń. Wiesz. No tak, myślę, że w Polsce Cudowna w ogóle podłoga, jest dużo oj, no. przestrzeni, ale jakby zwykle w tym momencie jest problem z ekonomią, no bo jeżeli y, kiedyś było parę studiów, y, no kiedyś liczące się studia Makaty na, na Instytucie Mechaniki Precyzyjnej, na, no chyba, Żoliborzu. No jakby oni byli kiedyś takim, mieli tych przestrzeni w pewnym momencie mnóstwo, to mhm. wszystko się zgrubsza, no nie wszystko, ale mieściło się na Instytucie Mechaniki Precyzyjnej. I jeżeli na te miejsca weszły knajpy, no to my nigdy nie wygramy. Jakby knajpa zapłaci za dane to... yes, no. Innym takim miejscem, gdzie kiedyś było mnóstwo studiów, była Burakowska, gdzie ja jakby też istniałem jeszcze sprzedawałem. Sprzeda sprzeda Burakowska 5. Bardzo fajne miejsce, mm -hmm. z bardzo fajnym właścicielem, który za czy kupił zniszczoną fabrykę, mm -hmm. odremontował. Odremontował je w dobrym guście. Y I na początku dużo było tam studiów. Znaczy... On, znaczy, Znaliśmy się, lubiliśmy się i tak dalej, przy czym jeżeli, w momencie, kiedy studia zaczęło się robić, przepraszam, to miejsce zaczęło się robić modne, kiedy pojawiła się tam winiaria pana Mięczyńskiego i to zaczęło być miejsce nobilitujące, no to w miejscu, gdzie ja byłem jest chyba pracownia sushi, w miejscu, gdzie był mój znajomy z drukiem wielkoformatowym, nie wiem co jest, są drogie firmy, które sprzedają drogie meble, są agencje reklamowe, są knajpy i trudno, jakby, jeżeli ktoś, knajpa zawsze może zapłacić, jeżeli się tylko kręci więcej za metr kwadratowy niż my, no bo w pewnym momencie my się nie zamkniemy, bo jakby nie, to nie jest tak, że podniesiemy cenę i mhm. będzie jakby kłopot z głowy, bo no, ceny są ograniczone z góry. Za studio knajpa, jeżeli się dobrze kręci, jeżeli jest modna, to w zasadzie jak jest droga, to w zasadzie nie jest to wadą. Ale odbiegliśmy od tematu. Tak, to ja tylko wtrącę na koniec tego, co powiedziało się Barakowski, bo już nieraz słyszałem, że deweloperzy ci bardziej sprytni, mają taki model biznesowy, że bardzo często na takie opuszczone miejsce wprowadzają właśnie obszary wprowadzają tam artystów różnych, wszelakich pracownie, po czym jednak podnoszą stawki za wynajem i zapraszają właśnie inne rzeczy, bo wiedzą, że tam już jest to tak fajnie rozeznane, znane to miejsce zrobiło się w mieście, że właśnie windują ceny, żeby usunąć ja ten... w... to tak się Sprawdzać to, się to jak tak popatrzyłem no, w dwa, trzy miejsca to... To, to jednak tak się okazało ja wiem, ale na przykład yy, 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 pan Bogdański, z którym się dobrze znam, który kupił tam fabrykę Koronek na, na Burakowskiej 5 yy. To nie jest jakiś wyrachinowany plan. Znaczy, to jest taki, że na początku. Może były. przypadkiem akurat taką wyszło. Znaczy, tak, tak jakby wyszło. Na początku były studia, było studio Marka Strażyckiego, było studio O. Też ciekawostka, było francuskie studio, znaczy były nawet cztery hmm. francuskie studia. To jest jedyny przypadek, że firma zachodnia chciała tutaj zrobić studia do wynajmowania. Mm -hmm. W zasadzie przyniosła gotowy model. Przecież mi się okazało, że no nie do końca to zrobili. To się skończyło z tym, że się ograniczyli do własnej produkcji, a skończyło się tym, że się wynieśli z powrotem i są dalej mm -hmm. chyba tylko we Francji. Dosyć spora firma firma D3. Oni na burakowskiej mieli trzy studia do wynajmowania takie ponad 100 metrowe, no. bardzo dobrze urządzone, bardzo dobrze zaopatrzone w sprzęt, który im sprzedałem, I, i mieli swoje studio do, do swojej produkcji. No proszę. I niestety. Myślę, że ludzie, którzy to byli przewidziani do zarządzania, tym trochę nie kojarzyli rynku, trochę nie mieli znajomości, to się nie sprawdziło, chociaż w zasadzie się powinno sprawdzić, no ale niestety się skończyło. Znaczy, niestety dla nas lepiej. Znaczy, dla nas jest tak, że tutaj żadna firma na razie zachodnia nie próbuje z nami konkurować, a wiadomo, że gdyby weszła firma z dużymi pieniędzmi, no to może założyć, wynajmujemy dobrą przestrzeń, dokładamy przez rok, żeby zbudować pozycję, no i wtedy my trochę nie mamy szans, bo tych wielkich pieniędzy za nami, za nami tak. nie ma. No. Wrócę teraz troszeczkę do tego studia, bo fajnie okazało się, że ty, jak pytałem się o te miejsca wyjątkowe, to Ty troszeczkę patrzysz tak naprawdę teraz szerzej, tak? O miejsca parkingowe, o dojazdy pewnie i tak dalej, i tak dalej. Nie? To teraz, jak macie studia, czyli tak zawsze na to patrzyłeś, to tak naprawdę jak szukacie miejsca, to, już nawet to nie będę pytał, ale z czym się wiąże prowadzenie studia jeszcze? To takie ogólne może pytanie, ale chciałbym poruszyć tematy, właśnie te trudności, te sytuacje, które tam się wydarzają. To czy to jest praca 24 godziny na dobę? No 24, to może nie, ale to jest praca, szczególnie jak się zaczyna, to znaczy jak żeśmy zaczynali, to, to w dużej części uczestniczyliśmy w ogóle w remoncie tego studia na Kasprzaka. Yy, na szczęście byłem tam sporo młodszy, to jakby było łatwiej, ale w pewnym momencie to jest niestety bardzo absorbujące, przy czym to jest tak, znowu yy, w dużej części jesteśmy amatorami, znaczy my też jesteśmy amatorami od zarządzania biznesem. Znaczy, nikt nas nie uczył zarządzania biznesem, zarządzania ludźmi. W związku z tym robimy to w źle. W związku z tym, jakby znam, co najmniej jeden przypadek kogoś, kto potrafił zarządzać studio, tak powinien być menadżer, że to nie jest, jak do niego dzwonią z każdą sprawą, tylko jakby ma ludzi pod sobą i ci ludzie tego nie zawalą. No bo zawsze się możesz bać, że jak zlecisz wszystko na ludzi, no to się każe, że oni nie będą odpowiednio przykładać wagi. My tego tak nie umieliśmy robić i tak tego nie robiliśmy, No znaczy trochę może. Yy, zawsze był taki rodzinny klimat wyczuwalny, bym powiedział, naprawdę takiej serdeczności. No i tak, ale też takiego naszego poczucia, żeby przypadkiem, znaczy bo na sesji największy problem, jak coś nie wyjdzie, jak coś zawalimy, jak nie będzie sprzętu, który został zamówiony, jak nie wiem, asystent... Pojedzie yy, znaczy, tam, gdzie nie trzeba. To takie historie były. Takie historie były, zrobić. ale gorsze historie były takie, że po sesji nie ma materiału. Znaczy, znaczy to jest tak, że zawsze jest... Znaczy asystent w Polsce jest przy, raczej... Model zachodni bardziej zakłada, że asystent jest freelancerem, jest sam sobie jakby firmą. W Polsce asystent ciągle jest związany bardziej ze studią, i gdyby asystent spowodował, że tego materiału po sesji nie ma, a koszty sesji to jest kilkadziesiąt, czasami jeszcze więcej, to jakby byłby problem jak cholera, i byłaby wszyscy z lubością opowiadali o tym, i jakby no, pytanie, kto by się zdecydował jakby przyjść drugi raz, żeby coś takiego ryzykować, no. Znaczy, trzeba dbać o wszystko, trzeba, znaczy, ja pamiętam taki przypadek, znaczy, tak samo jak na sesji trzeba backupować po każdym secie, bo ja już widziałem Sytuacja, kiedy kubek wyleciał w zupełnie niesamowity sposób, i, i w, w, w całą swoją zawartość wpompował komputer, który po chwili stanął. Gdyby mhm. znaczy, nie było ostatniego setu, no, ale producentka była chora, nie wiedziała, czy za chwilę ma wszystko powtarzać, czy powtarzać mhm. to, czy nie. Od dziwo, ten komputer, mimo że padł całkiem, jak przewrócony, jak odpowiednio dużo z niego wyciekło, po, wstał jeszcze tego samego dnia i wszyscy odetchnęli z ulgą. Ale to była, to była rzecz. Dzisiaj większość fotografii tej studyjnej dzieje się na kablu, jak to my mówimy, czyli hmm. komput... aparat jest tak. połączony. Był, był kabel... Robiono zdjęcie jak to zwykle dużo ludzi stoi za fotografem. Nie wiem, stylista, fryzjer nagle zobaczył, że coś mu się nie podoba, i nie patrząc pod nogi chciał podejść i to poprawić. Pod nogami miał kabel. Mm -hmm. Ten kabel spowodował, że, że kubek wyleciał w powietrze, i tak jak mówię, no, raz na ileś kubek znaczy, jak coś się ma zobaczyć z tego, to raz się zdarzy, i wpompował się cały w, w komputer. Na szczęście był katalogowany, znaczy backup? Tak, cał... Na szczęście, no jest... przy czym rzeczywiście staramy się, co jest strasznie trudne wytłumaczenie ludziom, żeby nigdy żadne kubki, żadne płyny nie były w wokół komputera. No, to on był nie tak daleko, tylko że ten kabel spowodował tak dziwną rzecz, żeśmy tego, znaczy że no, to nie to do przewidzenia. Tak. No. Nie, to backupy to jest. A nie, kurczę, a ty nie myślałeś w takim razie, bo powiedziałeś o tym modelu zagranicznym, że asystent jest na freelancie. U nas też się zdarzają oczywiście takie historie. Tak, tak. jak asystent odpowiednio dużą to będzie jakby pozycję na rynku. Oni. Powoli, znaczy na pewno asystentów się pojawiło. Znaczy z jednej strony, jakby mają coraz wyższe stawki, mają też coraz większą taką pozycję, że te stawki są akceptowane na rynku, że fotograf mówi, że muszę pracować z tym, z tym asystentem i, i, i produkcja się godzi, mimo że, że to często są już pieniądze rzędu, mhm. tysiąca i więcej za, za dzień pracy takiego asystenta. Ja się nie dziwię. Bardzo dobrze. Ale tak. Skoro ty tak naprawdę właśnie patrz, tyle lat asystentów, to pewnie do stóp byśmy dobili? Osób, które się przewinęły? Mogłoby być, nie? nie no myślaś, może żeby... trochę mniej, ale myślę, że takie mi... mocne mi... kilka dni. Rozmawiałem dziedzin. z Mateuszem o tym. Nie ma szkoły asystentów, bo to nie zawsze każdego jest droga do tego, żeby zostać fotografem. Mateusz akurat na tę chwilę wybiera, że jednak wciąż jest asystentem. A nie myślaś, Mateuszem że... z Krabą, który był tutaj tak, u ciebie parę tak, podcastów tak, temu. Tak, tak, tak. Nie myślać o tym, żeby przydała się taka szkoła asystentów w ogóle u nas, wierzy w Polsce, tak sobie myślę? Myślę, że to nie ma sensu? Że, nie, no, myślę, że ma sens. Znaczy. Wiesz, bo, tak, bo nie, przychodzą myślę, praktykanci, nie? Też ja nie każdy wiem, potem chce ale... pracować. Może by coś takiego, kurde, zrobić. Tak przyszło mi teraz na żywo. Znaczy, to też było, zobacz, to trochę jak papaja robi Young Directors, nie? Tak dobrze. Tak. Kolei, Papaya... I oni wtedy sobie też pozyskują. Gdyby, e, gdyby ale... Daylight zrobił szkołę asystentów, to byście by troszeczkę też zrobili. Coś nie dobrego no, to, i potem do, był My nie jesteśmy odrobienia dobrego, my jesteśmy odrobienia na pieniędzy. Znaczy, i w związku z tym pytanie, znaczy da, jedno studio próbowało coś takiego robić, ale głównie po to, żeby zarabiać. Znaczy, to nie jest tak, że z tego wyszło dużo asystentów. Proces zostawania dobrym asystentem to, to nie jest 10 projektu. wykładów, tylko to jest w ogromnej części pewne doświadczenie i pewne e, takie poczucie. Znaczy, czym cechują się dobrze asystenci? Tym, że dają fotografowi... Czasami złudne poczucie, że nad wszystkim panują. Czasami złudne. No Mateusz się przyznał, że spokojnie znaczy, udawał. jakby fotograf musi się czuć, że ten asystent nad wszystkim panuje, że się nic złego nie stało, mimo że widziałem takiego, znaczy to, to też było piękne, kiedyś zostawiłem na sesji asystenta, bo tam go podwoziłem, po jakimś tam godzinie jeszcze to wszystko było w trakcie rozstawiania, przyjechałem. No dobra, nie będę wymieniał. Mhm. E, e, przychodzę, mówię, wszystko, wszystko jest ok, no bo on tak grzecznie sprzęt był ustawiony, stało obok aparatu i e, takiej pozycji czekania na, na zdjęcia, my wszystko grał? Nic. Mhm. <laughs> nie ma łączności między aparatem a, a, a komputerem. Oczywiście, niestety, czegoś tam nie ustawił. Mhm. To nie był wielki problem awarii sprzętu, ale. Wszystko się działo naokoło, nikt się w ogóle nie zorientował. Znaczy nie wiem nawet dlaczego do mnie nie zadzwonił, bo niestety asystenci uwielbiają dzwonić do mnie. Czasami zakładają, że wszystko potrafię rozwiązać, jakby nawet nie będąc na miejscu. Chociaż patrzenie z pewnej perspektywy daje pewien komfort. Jesteś ty telefon do przyjaciela. Ja też do się tak zanieczyszczam. Że razy razy, no. jakby... Nie ma tego stresu. Asystenci czasami dają się wpuścić takie poczucie, że ktoś stoi i mówi natychmiast tutaj za mhm. pięć, czy znaczy tam za trzy minuty ma, ma to działać, a ja mówię no to wtedy musisz powiedzieć tak, jak mi nie dacie dziesięciu minut spokoju, to ja tego nie naprawię, albo mam spokój i się tego, albo mi stoicie nad głową i wtedy ja mam gorzej, żeby dany problem rozwiązać. Czasami samo to jest elektronika, to jest tak, że z jakichś powodów komputer no robi coś dziwnego. No spokojnie, wszystko trzeba zrestartować i na ogół, znaczy bo pracujemy na najlepszych, wydaje mi się, sprzętach. Tak, prawda? oczywiście zdarzają się takie rzeczy, że podlega awarii sprzęt. No bo jakby no taką naszym... Mieliśmy sesję, która się działa w Maroku, gdzie była przystawka i w tej przystaw... w, te... w aparacie, który był związany z tą przystawką, padła migawka. No, no okej, okay, padła, przyszedł jej czas. Znaczy czas niestety dosyć szybko czasami przychodzi. I tam nie było sprzętu backupowego. Dzisiaj często na sesjach jest backupowy mhm. sprzęt. Maciek wsiadł w samolot, po kilkunastu godzinach tam na miejscu w Marrakeszu dostali nową przystawkę. Znaczy now, nowy aparat, bo bardziej chodziło o aparat, a nie o przystawkę, ale większość awarii na sesji wynika, no jakby albo z takich humorów komputera, aparatu, no albo z tego, że coś, czegoś ktoś nie do, nie do zrobił, w związku z tym taki asystent nie bierze się, tak jak mówię, no bo można mówić mnóstwo ludziom rzeczy, jak on jest w stresie, to nawet takiej prostej rzeczy, jak to, że Zrestartuj komputer. Może zapomnieć. Znaczy, zdarza się, że ktoś do mnie dzwoni, nie działa coś tam. Ja mówię, dobra, zrestartowałeś? No nie, ale w zasadzie tego. Znaczy, Trzeba mieć wiadomość, że te programy korzystają z mnóstwa ilości programów, które są w tle, których my nie widzimy. Coś tam upadło i dopóki się nie zrestartuje komputera, to to no nie pewnie. będzie działać. Zwykłe wyjęcie baterii za aparatu tak samo pomaga, nie? Tak, zwykle wyjęcie, czyli tak zwany twardy re re reset. Mm -hmm. Więc no, macie tych napięć tam dużo tak naprawdę na tym wszystkim kontrolować trzeba, a, ale to tak naprawdę procedury są ważne wydaje mi się. nie, Ja też widziałem u Was nieraz wypisane wszystkie historie, co jak przyjęcie sprzętu, oddanie, wydanie i tak dalej, bo zwariować by można procedury. było i to też jest jakaś pewnego rodzaju wiesz, gwarancja, tak jak na lotnisku samolot obsługujący tak. Tak, przed wylotem. Tak, no, tak, tak, tak samo wy musicie wszystko sprawdzić dwa, trzy razy, czy na pewno wyczyszczone, sprawdzone, baterie raudowane i wio, żeby potem tak. nie było jakiegoś fuck up jak to no się robi właśnie na sesji. No, no, no i żeby też w czasie sesji te wszystkie rzeczy, tak jak mówiliśmy, no o tym, że oznaczamy sesję według pewnych reguł, znaczy, że ta sesja ma według, tak żeby się ładnie u nas na dużym dysku jakby ustawiała, no to jest napisane taką datą, Rok, miesiąc, dzień, później jakieś tam, jakieś nazwa, tam sesji. nazwa sesji. W komencjach, no bo pracujemy na makach, jest, jest fotograf, jest asystent, żeby w razie czego móc zadzwonić do asystenta, się zapytać, dlaczego na przykład w secie tam piątym nie ma żadnego zdjęcia, no bo tam nie zauważono i tak dalej, ale to wszystko się dzieje według pewnych reguł i procedury dają ludziom jakby pewien. Jak je znają, pewien komfort, jakby pewien spokój. No. Znaczy tak, 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 powinno być zbudowane. Ale tak jak mówię, dobry asystent to nie jest y, y, to nie jest efekt, nie wiem, kilkudziesięciu godzin słuchania wykładu, tylko to jest. No ale nie wiesz, czy... Gdyby może mieli właśnie praktyki, ale takie z waszego ramienia, a nie ze szkoły, gdy przychodzi ktoś siedzi spędza spędzi całą sesję na telefonie, bo boi się w ogóle wejść. Nie, rzucam takiego pomysł, ja po prostu, bo wiem, może wiem, by to było To jeszcze, jest wierze. bardziej poważne pytanie, znaczy, które znowu komuś yy, yy, nadepnę na oczy. Znaczy, ja twierdzę, to nie że w Polsce nie, nie staram się. Ja twierdzę, że, że jeszcze się nie zrobiliśmy w Polsce dobrych szkół fotograficznych. Znaczy, gdzie ten, że, że to wejście w ten zawód jest jakby. Komercyjnych też przecież ma. Większość to są samoloty przecież. No tak, i w związku z tym ja. czasami jest trochę tak, że. Jakbyśmy robili jakbyśmy nie łamali reguł, to dobrze te reguły znać. Znaczy, taka jest tak. pewna zasada. Co nie znaczy, że. Łamać możesz kiedy znasz reguły. Kiedy tak, wiesz jak tak, to tak. I fotografia, mimo wszystko, jest bardzo technicznym zajęciem ciągle. Znaczy, mimo że ten autofokus ustawia się sam, no to jakby też trzeba wiedzieć, co się chce osiągnąć i jakby jakie są tego możliwości, co daje. Znaczy, no i jest tych parę rzeczy, które są środkami wyrazu fotografii. Kadr, głębia ostrości, znaczy, no tego jest sporo i ogromna większość ludzi. Znaczy, jakby wchodzi w ten zawód z pewnego, no dzisiaj się łatwo jeszcze łatwiej wchodzi niż kiedyś, ale wcale tego takiego pełnego backgroundu nie ma. Znaczy też, znaczy z jakichś względów wypadałoby, żeby znali taką ogólną historię no, sztuk plastycznych? Znaczy, bo ci ludzie od malowania też parę rzeczy wymyślili. Mhm. I to też warto by było wiedzieć. Nawet często jest tak, że fotografia zdarzało się, że tak powiem. Cytuję to, co jest takim kanonem malarstwa, że to też nawet w fotografii reklamowej może być językiem wyrazu. Mm -hmm. I tak jak my, no dzisiaj jest dużo szkół. Niestety, moim zdaniem, jest kłopot trochę z kadrą pedagogiczną. I według mnie, no, Znowu pewnie komuś podpadnę, ale no nie widzę takiej szkoły, która naprawdę by uczyła, jak to, jak to dzisiaj ten zawód wygląda. Przecież my znowu rozmawiamy o kawałku fotografii. Fotografia no jest różna. Znaczy, Oczywiście. Znaczy ja, ogromnym rynkiem jest fotografia ślubna, która nawet się zupełnie nieźle rozkręca w Polsce, na taki wyższy poziom skakuje. Są tam już dzisiaj większe pieniądze. Ja tego rynku zupełnie nie znam. Znaczy, ja znam fotografię, która jest no, głównie fotografią reklamową, fotografią do pism kolorowych. Mhm. No. Fotografii, tak jak mówiliśmy przed, trochę przed podcastem, fotografii związanej z polityką, ale, ale tej jest mało w Polsce, chociaż miałeś przyjemność coś tam tak, robić. Tak. E, ale moim zdaniem, tak jak ja nie jestem żadnym menadżerem z wykształcenia. Tak samo ogromna większość fotografów nie jest fotografami z wykształcenia, tylko z pewnej fascynacji. Dobrze, jeżeli ta fascynacja była taka, że ci ludzie oglądają, patrzą, co zrobili ludzie wcześniej, co robią ludzie, jakie są trendy i tak dalej. Okej, no ale może, może Maciek podłapie, jakby nie słuchał tego podcastu. Może, nie, nie wiem, czy będzie słuchał. No, ale to Wierzę, że będzie akurat Maciek, pierwszy mu podeślę. Z tymi asystentami, czyli tak naprawdę tak, kończąc, że nie, nie widzisz szansy na tą szkołę asystentów raczej, to, to, to nie. jak ty dobierasz asystentów? No bo, okej, okay, przychodzi praktykant, tak? Czy ty nie, już ale patrząc jak... mu prosto w oczy, że widzisz, potęć się nadaje? Nie, nie, absolutnie. Poza tym ja to nie mam w ogóle wyczucia do ludzi. To jest tak, u nas mają, i to jest najczęść, największa część ludzi, którzy u nas zostają asystentami, u nas przychodzą ludzie z szkoły na spokojnej na mhm. praktyki. Oni mają obowiązek praktyk. Jednych mają takie praktyki miesięczne, gdzie są codziennie. Jedne mają praktyki roczne, gdzie są któregoś dnia tam mają praktyki. I oni mogą trafić do, do zakładu takiego no, rzemieślniczego, mogą trafić do zoo i jakby mogą Przesadnik. trafić do nas. Tak, tak. I teraz jest tak. Szymon Obręczarek. Dobrze pamiętam. A, Adrian. Ale Boże, Adrian Obręczarek, przypomnij się, tak, tak. Ale Adrian trafił do nas całkiem Spokojny. świadomie. Ja pamiętam, tak, bo tak, na testach tak, 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 tak. Tak, tak. też go tak. Był asystentem, udział w jakichś zdjęcia. Jeżeli tam, oni jest... przychodzą do nas i trochę liczą, że będą asystentami, że w ogóle damy im podtrzymać aparat, no to się mylą, co dosyć szybko im korygujemy. Znaczy mówimy, jakie są u nas warunki. To jest bycie na sesji, na tej sesji bycie takim... Yy... Podawaniem kawy, sprzątaniem po sesji, byciem miły i to znaczy, takie zajmowanie się klientem. W żaden sposób. To jest trochę jakaś wiesz, droga, no, asystent studia światła. Nie, oczywiście, cyfra. że jest droga. Ono znaczy, no, nie jest napisane nigdzie, ale wydaje mi się, no, widać ją, jakby, wie, że widać się, jakby wiesz, nie, jeżeli nie. się ludzie się godzą, że na przykład będą tam po dziesięciogodzinnej sesji jeszcze przez dwie godziny sprzątać studio i się pogodzą, że w pewnym momencie to, to nie jest docelowe, tylko że w pewnym momencie już jakby będą bliżej tego sprzętu, niektórzy będą bliżej ustawiania światła, niektórzy będą bardziej bliżej komputera i tego jakby, co się dzieje na komputerze, no bo ten podział, znaczy są ludzie, którzy robią jedno i drugie, aczkolwiek rzeczywiście niektórzy są bliżej ustawiania światła, niektórzy są bliżej jakby mm -hmm. tego pilnowania strony cyfrowej, no czyli aparatu, ustawień na aparacie komputera, tego, co się wszystkim dzieje, tego, jak dbamy o, 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 o materiał tego, żeby Że ten materiał tak, był backup, bezpieczny no. i mm -hmm. tak dalej, no to, to jest taka rzecz, którą Patrząc się, możesz się nauczyć, możesz się zobaczyć. Dobrze, jak przy okazji jeszcze istnieje takie, no dobrze by było do tego dokładać takie wykłady albo mówić o pewnych rzeczach, które się dzieją. No. Ale, znaczy, ja nie mówię, że znaczy na dzisiaj taką regularną szkołę nie wyobrażam sobie. Nawet wydaje mi się, że na zachodzie też takich nie ma. Na wschodzie myślę, że ludzie wchodzą w fotografii po jakichś szkołach, w asystowanie, mm -hmm. po szkołach fotograficznych. I czasami wchodząc w fotografię, w asystowanie, wierzą, że to jest droga do zostania fotografem, mm -hmm. a czasami dochodzą do wniosku, że wcale im się nie chcesz być fotografem i że to jest też zupełnie no dobre. Wiesz, ja, ja, ja mógłbym właściwie ci powiedzieć, że znam ludzi, którzy fotografują. To też jest już temat tak wałkowany przeze mnie, kto jest fotografem, a kto nie. Ale dajmy na to, że dla mnie on nie jest fotografem, na przykład Gabriel Orłowski, ale też mówi, że uwielbia asystować. Jakby, no tak, znaczy, toło, jest coś, fotografem, nie? tylko w trochę no. innej dziedzinie niż jakby to, co on sklepuje. Okay, kolei... No robi jakieś tam dwie Nie, ale to jedno okay. nie przeszkadza drugiemu. No znaczy, oczywiście, znaczy, nie? jakby. Wiesz. To w ogóle nie ma takiego... Może być znaczy... i tylko fotografem, tylko asystentem, ale tymi tym też da się połączyć. Może niektórzy fotografowie, znaczy, bo dużo fotografów wzięło się z bycia asystowania. Znaczy tak, dzisiaj tak. Na, tych, na, na rynku jest sporo fotografów, którzy też przeszli przez nas ze studio. Y, oni w pewnym momencie się boją, że jak będą no, jednocześnie asystentami. To, to im zaszkodzi jakby w pozycji fotografii. Wydaje mi się, że im nie zaszkadza, znaczy nie, że im to nie szkodzi. Znaczy, wydaje mi się, że to jest tak, jak ktoś wchodzi w ten zawód i asystuje przez parę lat, to między innymi poznaje całe to środowisko. Oczywiście, poznaje producentów, poznaje całych ludzi, którzy obsługują sesję, czyli ci ludzi od make-upu, od stylistów, i tak dalej, i I to jest taki coś, co im pomaga, jak już są w stanie wystartować. Znaczy. My, między innymi, obsługując Mateusza Stankiewicza, tam staram się za dużo nazwisk nie mówić, ale jakby obsługujemy sesję Mateusza. Mateusz miał tych asystentów już paru, zaczynając od, no, od bardzo dawnych czasów, i większość tych asystentów stawała Dziękuję. się fotografami. Niektórym ta kariera się udała, niektórym się nie udała i taki dosyć dobry asystent zniknął mi totalnie z pola widzenia, ale niektórzy, niektórzy zostawali, niektórzy zostawali operatorami i taki proces bycia asystentem, właśnie ileś trwa. I w tym momencie się dużo możesz nauczyć. W pewnym momencie w zasadzie pewnie dochodzisz do wniosku, że jesteś lepszy od tego fotografa i w zasadzie byś lepsze zdjęcia robił. No jak przychodzi do realnego życia, kiedy masz cały ten stres na głowie, okay, no, no, no to się okazuje, że tak prosto nie jest i że to ci się coś się wydawało, że to jest trywialne i że zrobisz to lepiej. No okazuje się, że nie, ale jeżeli jesteś przybojowy, wierzysz w siebie, bo to ważne jest. To na ogół ci się to udaje. No polski rynek jeszcze. Jest otwarty na nowych fotografów. Nie jest tak, że co chwilę przybywa nowych, nie jest tak, że ci nowi wygryzają tych starych, bo ci starzy. Ciąż e, robią i Ciąż robią. robią. No, w zasadzie poza pojedynczymi wyjątkami nie ma tych ludzi, których ja kojarzę jeszcze sprzed lat 90. Znaczy, poza pojedynczymi wyjątkami ludzi, którzy zostali w fotografii, kiedyś robią zdjęcia e, na materiałach 4 na 5 cala, 8 na 10. Mhm. Także. Mało, pomału, pomału będziemy mogli kończyć, tak naprawdę, bo z Tobą czas mija bardzo yy, no znaczy, okay. szybko, ale nie. Chodzi mi o to, bo mm, mam dwa do Ciebie pytania, nie wiem jeszcze, od którego zacząć właściwie. A może zacznę. Dwa takie. Czy była jakaś sesja, której odmówiliście? Z jakiegoś powodu nie wiem, no, no, ciężko mi w ogóle sobie wyobrazić, ale albo nie chcieliście jej robić. Czy, czy, nie chcieliśmy nawet... jej robić. No dobra, była taka sesja, której nie chcieliśmy robić. Zdarzyło się na szczęście tak, że nie musieliśmy podejmować zero jedynkowej decyzji. Zwróciła się do nas jedna z takich ostro prawicowy, prawicowych <laughs> partii. Na szczęście nie musieliśmy powiedzieć nie, bo sami jakby zrezygnowali, <laughs> ale byliśmy blisko powiedzenia nie. Ale na ogół pracujemy, czyli znaczy należy przyjąć, że pracujemy w usługach. Tak, to znaczy, y, ja byłem na sesjach. Nawet kiedyś jako, polity... jako asystent, bo czasami dla zabawy bywałem, dzisiaj już by mnie nie wpuścili jako asystenta, ale bywałem na sesjach z polityków, których totalnie w życiu bym nie zagłosował. Mm -hmm. I to nie jest tak, że starałem się zrobić przez to, jakby cepsuć te zdjęcia, które jakby robione były dla tego polityka, tylko z ciekawości człowieka. No. Mm -hmm. znaczy, I to jest ciekawe doświadczenie. Pracujemy, tak jak mówię, w usługach i e, tak jak była pewna sprawa w Polsce, czy drukarzowi czy drukarz ma prawo nie wydrukować plakatu czegoś, czego nie popiera sławna sprawa w Polsce, tak samo ja trochę uważam, że no jakby dopóki jakby, znaczy inaczej, no, klient się zwraca, są pewne reguły finansowe i powinniśmy to yy, to zrobić i tyle, no nie jesteśmy, tak samo jak staram się nie wymieniać nazwisk fotografam, bo to są nasi klienci, znaczy ja nie mam, będąc w tym miejscu, jakbym był krytykiem, no to bym mógł mówić, że ten jest wyżej, ten jest niżej, dopóki to są moi klienci, to jakby nie mam prawa w żaden sposób jakby ich oceniać, albo lepiej jak ich nie oceniam, no. w żaden hmm. sposób, kto nie, jest. Nie, ale duży fantastycznych gości, w sensie asystentów, stało się fotografami. Ja tutaj nie mam tak. problemu wymieniać y, Filipa Zwierzchowskiego, czy Maćka Kwary, który przecież u tak, was. Tak, tak, ja teraz ka bardzo fajnie. Po, tak. teraz Tak. przez każdy Tak. się lat. zastanawiałem, wiesz, w którym momencie właśnie jest ten moment, że oni sami muszą podjąć tą decyzję, że dobra, to koniec z asystenturą, jednak ja już teraz wchodzę na tym. Ten powiedzmy poziom wyżej, że nie, nie asystuję, tylko wchodzę tak. Więc super, że mi się to wiedzieć. Tak, muszą podjąć nie? tę decyzję. Dzisiaj jest im trochę ciężej, bo zarabiają lepiej niż mm -hmm. kiedyś. Znaczy ta presja, znaczy oczywiście jako fotografowie zarabiają zdecydowanie lepiej, no ale jest taki moment, jak ktoś szczególnie robi zero-jedynkowo, uważa, że ze względu na swoją pozycję już nie może asystować, czyli nie łączy jednego i drugiego, to może mieć taką, jak wiesz, w fotografii jest taki pewien problem, jak w dużych zawodach, że jest pytanie, czy dzwonią, czy nie dzwonią. Znaczy mm -hmm. Jak długo nie dzwonią, to masz stres. Tak, I, to właśnie z usługami, nie? Tak, i no tak jak to bywa. I, ale w, ilość tam się udało, no i wydaje mi się, że no, Filip, którego wymieniłeś, który, który jakby no, robi, robi karierę, ale też tam takich asystentów, których namawiałem, którzy mhm. robią fajne zdjęcia, ale w pewien sposób nie mają odwagi uwierzyć w siebie. Tu nazwisk nie będę Filip. Jasne, To jest ich droga, jakby tak, ja też tak się tak godzę tak. z takimi rzeczami. Wrócę sobie do tej em, sesji tak, jakby. Nie wiem czy podziękować, ale jakby powiedzieć o Was. Oczywiście tak naprawdę, gdybym robił tu, y, tą sesję w tych studiach, które wymieniłeś Ty, te topowe, te najbardziej liczące się, bo jest od groma studiów fotograficznych, które są malutkie, wynajmowane na godziny, tak. nieprzygotowane, nie ma asystenta studia, więc jakby kiedy pojawia ci się 10 osób na sesji, nie wiesz, gdzie jest kawa i tak dalej, to, to ja często przyjmuję to niestety obowiązek, albo nie mam, nie mam producenta cokolwiek. Dlatego ja naprawdę dlatego wyjątkowo, znaczy wyjątkowo, lubię pracować w takich studiach jak Wasze, jak Daylight, bo. Wiem, że tam jest, jak to się mówi, wszystko dowiezione zawsze, tak? I jakby mają tą sesję z Szymonem Chłownią i on tam przyszedł spóźnił się, bo wiadomo, to była kampania i to, zamiast o 14 to było 16, 3 dni na sesja. Spoko, fajnie, ale my żeśmy z chłopakami, chyba mieliśmy trzech asystentów, to zrobiliśmy sobie wcześniej testy trzech setów, gdzie były zmiany i tak naprawdę to była sesja jak w pit stopie. On wchodzi, zmiana, bach, bach, tak. bach, bach, zmiana ustawienia pięć znaczy, minut. bach, 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 bach no, wiesz, To taka była akcja, nie? Godzina w miejscu. Znaczy dobrze, no, aktorzy niektórzy uwielbiają się fotografować. Aktorki, przepraszam znowu, uwielbiają się fotografować. Taka sesja może trwać długo, ale polityk na ogół po pierwsze trochę gra, nie lubi jak go fotografują. Po drugie, rzeczywiście jak jest naprawdę w czasie kampanii, no to nie ma czasu, jest zmęczony jak cholera, to też jest pewien problem. Wtedy, z tego co pamiętam, to Szymon był mocno zmęczony, co przeszkadza w robieniu zdjęć. Ale oni nie mają czasu na to. Byli... Tych sesji, o dziwo, w fotografii, w polityce jest mniej niż bym się spodziewał, no ale trochę takich sesji, które też pamiętam i które, znaczy no, to też są, znaczy bo trochę nie mówimy o całej stronie technicznej fotografii. No, mieliśmy sesję z politykiem, który używał okularów, które pomniejszają oczy. Znaczy, że jakby mm -hmm. na obrazie, ponieważ trochę nie wypada tego poprawiać w Photoshopie, to na tą sesję zrobiono mu dokładnie w tych oprawkach okulary zerówki. Mm -hmm. żeby, on te, żeby to nie były takie bardzo małe oczy, które oczywiście źle wyglądają na zdjęciu, tylko żeby były duże, ale żeby to były te oprawki, które normalnie ludzie wid, ludzi widzą go w okularach. W telewizji przy tym obrazie ruchomym takich rzeczy nie zauważamy. No. Tak, tak. I to jest takich, takich ciekawostek, które nie należy mówić, bo też nas coś obowiązuje. Ale takie rzeczy, które tak jak mówię, no ileś, mają, czy mając do czynienia z tą fotografią przez ileś lat yy, i trochę no, jakby będąc ciekawy tego rynku, ileś takich sesji, które były pewnego rodzaju ciekawostkami, pamiętam. No tak, to, to są niesamowite jak, jakbym sobie zaczął wiesz, teraz wszystko przypominać. Ba, kochany, ja pamiętam na taką historię, że prezesa jednej z największych polskich firm w Polsce, też jej nazwy nie wymienię, o, otóż ten pan zaakceptował tylko jeden wyraz swojej twarzy i kazał przekleić do czterech zdjęć A, tą okay. samą jedną. No tak, tak, tak. Nie do końca ona pasowała wszędzie, ale gdzieś tam retuszerka bawiła się światłym cieniami. Żeby to w miarę sensownie wyglądało. Ma, wierzyłem po prostu, że nikt nie będzie tych zdjęć zostawiał koło siebie. Że one zawsze gdzieś będą, jak to się mówi, no latały. Tak tak, o, tak, tak, tak sobie nie było, bo to <laughs> bo on nie zawsze wygląda. Tak, tak, tak. tak, tak. Takiej historii moglibyśmy wymieniać e, wiele jakie były i, i tak dalej. Dobrze. Kto jest najważniejszy w studiu fotograficznym? Klient? Czy fotograf? Czasem jest fotograf klientem, ale tak jakby śmie śmiejąc się zadaje to pytanie, nie? Tak, ale to jest trochę taki problem, że ja ciągle twierdzę, że nasza kultura organizacyjna trochę nie pilnuje hierarchii. To znaczy, ponieważ, tak jak ciągle, znaczy jak mówiłem parę razy, czy jesteśmy motorami, to jest tak, że hmm. ludziom się nie narzuca, że jest istnieje pewien, że, 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 że jakby. To nie jest demokracja. Znaczy, to nie jest tak, że... Znaczy, szczególnie na początku fotografii cyfrowej było takie... fotografowie mieli skaranie. Mhm. Bo nagle ten obrazek był momentalnie. I każdy mógł temu fotografowi udzielać cennych rad A. i oni mieli dosyć tego. Znaczy, znaczy jakaś taka... No nie wiem. Znaczy, to nie jest tak, że fryzjer pilnował włosów, tylko fryzjer miał genialne rady dla fotografa, jak to należy zrobić. Kiedyś, pamiętam, wszedłem do studia takiego fotografa, który wtedy właśnie już jakby pracował cyfrowo. Był cały opakowany i powiedział, znaczy, jakby żeby nie wchodzić mu tam, bo on ma dosyć tych wszystkich ludzi, którzy mu udzielają cennych rad. I to jest tak, że fotograf jest kimś, kto też pracuje w usługach. Jeżeli na sesji jest klient, który zamawia zdjęcie, które ma sprzedawać, no nie wiem, Mercedesa czy proszek do prania, to poniekąd on jest w tym momencie najważniejszy. Na, może nawet nie klient, tylko jego agencja reklamowa. Znaczy mhm. coś chce, coś wie, że, że, że ma być. Jeżeli sprzedajemy... Volkswagena w Polsce, to on nie może być fotografowany na szwajcarskich drogach, bo polski klient to nie odbierze, jak adresowane do siebie. Znaczy, to też e, no tak. musi być jakoś, znaczy. E... Ale wiesz, bo ja, ja chciałem przerównać i powiem Ci, nawet zdarzyło mi się fotografować kiedyś operację. Chyba wycinanie nerki no z tak. nowotworem. Trudny temat. No, jakby, tak, pamiętam z jakim asystentem byłem. Nie wymienię, bo się źle poczuł i nie, nie był w stanie no to tak. patrzeć. W każdym razie ja przede mi to fotografowałem, ale podobały mi się te, te procedury tam właśnie u nich. One tam chyba muszą być, no bo wiadomo, Muszę. życie, zdrowie i tak dalej, tak? tak. tak. I anestezjolog, pielęgniarki, wsparcia, i i tak dalej. Oni każdy widzi, trochę jak na sesji, widzieli, kto wchodzi, co kto robi, ale to jednak każdą tą decyzję podejmował chirurg główna osoba wykonująca zabiegu. I trochę ja to lubię, nie, nie ukrywam robić na sesjach. W sensie, że ja. Przejmuję tą odpowiedzialność właśnie na sesji, bo ja wykonuję to zdjęcie, tak. dogaduję się z każdym, klient mi ufa, bo widzi moje portfolio, wiesz. I pamiętam tak, sesję ja, u Was na Casper'a, jak w pewnym momencie stało 10 osób, kreacja, klient, w ogóle wszyscy. I nagle, to mi się podoba, to mi się podoba. I ja w pewnym momencie przepraszam, w nie odwróciłem i powiedziałem, kto tu kurwa podejmuje decyzję? Cisza. I, na, i w końcu klient sam, grzecznie, to ja poproszę to. Trzeba no się ale, to wydarzyć. Tak, tak, tak właśnie. ale właśnie jakby znaczy, nad fotografem, który też pracuje w usługach, no czasami ktoś jest wyżej, czasami wybiera zdjęcie inne niż wybrałby fotograf, no, tak, no ale zdarzyć. niestety, znaczy stety, niestety, no, złe słowo, znaczy tak jak mówię, no, te, przy tej kaplicy sekstyńskiej też była pewna kasa. Klient płaci. <laughs> klient wymaga, klient płaci, klient wymaga. Znaczy, ale nie się zgadywać czy... teraz z klientami, powiem ci, wiesz, bo gdzieś tam oni, da się ich przekonywać, znaczy jakby... taki moment. znaczy że, rozmawiać że się da i wydaje się, do że perspektywy zdjęcia, wiesz? No. Ja wiem, aczkolwiek trochę z kolei dzisiaj wydaje mi się, że e, e, trochę fotografia ma gorsze czasy niż miała kiedyś, trochę klienci mniej stawiają na fotografię jako nośnik, no dobra, reklamowy niż było kiedyś, tak jak ja chciałem nawet wspomnieć tych parę sesji. Kiedyś BZWBK postawiło na celebrytów zachodnich. Znaczy nie taki top-topów, ale, ale celebrytów. By, no, by, celebryt, tak. Tak. Pierwszy był John Cleese, bardzo sympatyczny na sesji. Później był Danny DeVito, bardzo niesamowicie sympatyczny na sesji. Taki człowiek totalnie normalny. Nie widzisz, że on jest aktorem z górnej półki, który robi jakieś tam fochy. Później był Gerard Depardieu, którego odebrałem troszkę gorzej, sesja była w Makacie. Później był, ale już nierobiony w Polsce, Antonio Banderas, ale nie o. wiem kto go robił i nierobione było to w Polsce. Później był Kevin Spacey, chyba mm -hmm. też bardzo sympatyczny. Ostatni był Chuck Norris, który, to mi się podoba w tych ludziach z zachodu, że oni, jak im się płaci, to udają, że im się to jeszcze bardzo podoba. Znaczy, Aha. jak Czakowi Norikosowi powiedziano, że w ramach reklamy banku e, obiecano tym iluś tam ludziom, pracownikom, że on zrobi sobie z nimi, że oni sobie zrobią, no, mhm. oni zrobią zdjęcie z Czakiem Norisem, to on powiedział, że to świetny pomysł, strasznie mu się podoba, bardzo chętnie zrobi to zdjęcie. No, no proszę. Ale niestety na Czaku Morisie, którego później przedłużono jeszcze o rok i który przez chwilę był takim prawie że rozpoznawalnym znakiem BZWBK, no, to się skończyło. Nie, nie, wiem, nie wiem, czyje to były decyzje wtedy. Mhm. Ale to było takie, że przy czym ci ludzie wcale nie są drożsi od, od, od naszych celebrytów. Od naszych. Mhm. Znaczy, jeżeli nasz celebryta się sprzedaje do reklamy banku, i to jest jedyna reklama, którą głównie on robi, to te pieniądze są mhm. zupełnie czasami nawet większe od tego, co bierze. Chuck Norris, kiedy tych reklam na świecie ma od groma i to jest jakby jedna z, nie, z mnóstwo tak. reklam i wydaje mi się, okej, okay, to nie był taki top-topów, no, ale to byli ludzie no, to rzeczywiście rozpoznawalni. Pytanie, co u nas lepiej sprzedaje towar, czy Chuck Norris, czy, czy, czy nasi lokalni, no, coraz więcej sportowców i tak dalej, ale, ale mi, mi się wydaje, że że mimo wszystko my mamy pewien kompleks zagraniczy, że zachodni celebryta działa na nas trochę lepiej niż, niż, niż polski celebryta, ale to trzeba by się spytać fachowców, są badania. I... niektórzy dlatego też specjalnie nazwę studia wymyślają po angielsku, tak, jest, daylight. Tak, tak. Jakby to brzmiało, idę do studia, gdzie jest światło słoneczne. Nie, próbowaliśmy no, nie to wie. zrobić po polsku, nie udało nam się, nie mówię, że się nie da, nam się nie udało. Coś z tym jest, ja po wiesz, do tej pory nie rozumiem, dlaczego na, na przykład butelce do szamponu Head and Shoulders jest większość po angielsku. To, dlaczego Head and Shoulders jest napisane? Czemu to nie jest szampon brzmiący po polsku? Mamy ten jakiś kompleks, jak to powiedziałeś? No, ale nie, to, to myślę, że to jest tak mocna marka, że trudno, żeby oni... No Biały Jeleń, tak, yy... polska marka, dobrze. No, no tak, ale to... Yy... Też szampon jest. Mimo wszystko wydaje mi się, znaczy nie wiem, jakie mocne marki mamy w Polsce i trochę już jakby pewnie tu mamy kłopot, ale nawet ta wyborowa Wiesz, na zachodzie się nazywała wyborowa. Tak, no, nie tak, nazywała, no to się jest, po angielsku tak, Marek, wyborowa. Tam, ale te tutaj, co gdy my ściągamy, to większość jest jakby po angielsku, nie? Nawet tam składniki są właśnie napisane, wiesz, po angielsku, kurczę. No. Ale to... Okay, może to jest plus, bo powinniśmy się uczyć języków Nie, 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 chyba na przepisy mówią, że powinny być po polsku. Być może, że to nie są towary robione na Polskę, tylko mające dolepioną nalepkę, ale Dziwne, tutaj nie? już no, tak... nie wiem. Myślę, że ludzie od marketingu, no bo to jest taka dziedzina Jasne. badania, badana bardzo, bardzo mocno. Przy czym czasami ktoś ma, znaczy... badanie jest dobre, dopóki działasz w schematach. Znaczy jak powiedział kiedyś Steve Jobs, gdyby, dobra, jak powiedział Ford kiedyś, gdybym się pytał klientów, co potrzebuje, to powiedzieliby, że potrzebują lepszych dorożek. Znaczy, bo jakby żeby wymyślić samochód, trzeba złamać pewne schematy. W związku z tym, z tego, co kojarzę, jak się wchodziło w Polsce mleko łaciate, to wszyscy mówili, że takie z plamami pudełko będzie źle działać, a sprawdziła się nazwa i graficzna podobno bardzo dobrze. Słuchaj, na koniec, już naprawdę na koniec, na koniec. Pamiętam jak parę dobrych lat temu, stojąc na tunelowej pod Waszym studiem, powiedziałeś mi, to też jakaś była dłuższa rozmowa, ale powiedziałeś mi, że trochę fotografia umiera, upada, i że jednak teraz głównie się będzie kręciło wszystko jakby w, w, w kwestii wideo. Coś się sprawdzają te Twoje słowa, ale to pytam się bardziej pod kątem właśnie branży fotograficznej, studiów fotograficznych. Bo okej, okay, też wideo u was jest sporo dzieje, o tym w ogóle nie powiedziałem. Trochę się prawda? dzieje, ale niedużo. E, przecież wideo wymaga trochę większych e, tak. hal. E, nie no, fotografia najlepsze czasy pewnie już miała za sobą. Tak myślisz? No tak myślę, znaczy, myślę nawet z dużo powodów, to znaczy... Już telefony dziś, każda pana, no, tak? Ale to nie wiem, czy to jest zaleta, to, czy też to jest tak, tak że jeżeli się kiedyś kojarzyło zdjęcia, które w pewien sposób, już nie mówię o fotografii reklamowej, tylko takie zdjęcia, które były w ogóle ikonami pewnych wydarzeń, to znaczy mhm. jeżeli... E, no, było takich parę zdjęć, które przeszły w ogóle do historii. znaczy Takie, które no, większość ludzi ma w głowie. Dzisiaj chyba bardziej widzimy... znaczy bo Kiedyś w końcu był ten sławny live, który pokazywał zdjęcia. znaczy Kiedyś był pozycja National Geographic, który jakby pokazywał zdjęcia. Wydaje mi się, że dzisiaj um, wideo czy obraz ruchomy trochę to przejmuje, a poza tym... Um, no, trudno nie powiedzieć, ale wydaje mi się, że do takich fotografów z, z mm -hmm. nazwiskami dzisiaj, jakby ta, ta branża, jakby też nie ma takiego. E, że są branże, które są jakby bardziej na topie. Pomyślaj, że kiedyś, nawet związane z branżą fotograficzną, były te topowe modelki, które w zasadzie na całym świecie były znane. Tak. Dzisiaj nie ma to. Czy, czy te dziewczyny są tak samo dobre, tylko dzisiaj co innego jest. Na topie. No, tak, myślę, że wszystko się musi zmieniać, i że czy wrócą jakby jakieś takie większe znaczenie obrazu nieruchomego, czy ktoś coś wymyśli zupełnie, czegoś jeszcze nowego. Nie wiem, czy mm -hmm. trudno mi powiedzieć, ale, ale mi się wydaje, że kiedyś przykładano do fotografii większą wagę, chociaż inaczej. Fotografia, ta fotografia, którą my mamy do czynienia, ma się zupełnie nieźle. Robi się sporo zdjęć, wydaje się na to sporo pieniędzy. Robi się z pełnymi ambicjami, chociaż uważam, że trochę klient nie docenia tego. Znaczy, jak się pomyśli, fotografia w końcu w procesie reklamowym to jest nieduży kawałek budżetu. Bo to, to nie jest. Oczywiście. Zrobić zdjęcie, to jakby ileś tam kosztuje, ale na końcu je trzeba użyć. Znaczy, nie wiem, w billboardach, w prasie i tak dalej. I tam te pieniądze idą jakby czasami, jedna strona, nie wiem, w ogóle to są naprawdę dużo czasami dużo większe pieniądze niż. Stilety też jakie drogie. Tak. Aha, I jakby. Aha. Trochę głupią zrobić fotografię słabą i później wydawać ogromne pieniądze na jej publikowanie. Tak się często dzieje powiem ci. Tak się czasami dzieje, bo ludzie trochę nie doceniają, bo ci ludzie, którzy też jakby zamawiają fotografię, no tak jak powiedziałem, wszyscy są amatorami i trochę nie doceniają. Spotkałem się raz, jeżeli jeszcze mogę, że klient zamówił fotografa z takiego, no, naprawdę wyższej półki światowej. Eee, taki. Tutaj powiem cenę. To <laughs> Znany Nazwiskami to nie jest problem. To możesz mhm. wejść na stronę i sprawdzić. Okay. Fotograf y wtedy był, siedział w, w Anglii, Nadaw Kander y z pochodzenia z, z Izraela. Y bardzo taka fotografia y jego własna. Mhm. Znaczy taka bardzo charakterystyczna. Y i on został kupiony do zrobienia zdjęć dla jednego z, yy, jak to się mówi, no, tych, teilek, znaczy tych od, od telefonów komórkowych. No, mhm. Czyli tam no, mamy tych czterech operatorów głównych, jeden timing. go zamówił. i Bardzo mi się podobała praca z nim. Facet był tak niesamowicie skupiony, że to był pewien kłopot, bo on miał asystentkę, która coś mówiła, a myśmy łazili za tą asystentką, żeby się spytać, co mamy zrobić, jak przestawić sprzęt, coś tam. Ale jak już, na, jak już była przerwa, bardzo sympatycznie się z nim rozmawiało, a miałem powiedzieć cenę. Jego no. stawka dzienna to było 50 tysięcy dolarów plus koszty. Znaczy, robił to już w czasach cyfrowych, przywiózł dwie przestawki do Polski. Przy czym, ponieważ nie wiedział, czy ta Polska jest normalna, czy to jeszcze jest dziki kraj, to przywiózł te przestawki z Londynu. Ale tu robił zdjęcia. Zdjęć miało powstać cztery. W związku z tym, chyba jakby jego stawka to było te 50 tysięcy razy 4 plus zwrot kosztów. Niestety, klient na końcu doszedł do wniosku, że jak płacisz takie pieniądze, to jeszcze możesz mu mówić, co on ma robić. Mm -hmm. A jak płacisz takie pieniądze, to albo go kupujesz, albo weź się kogoś innego. W związku z tym, niestety, skończyło się to pewnego rodzaju konfliktem. Mm. I on wyjechał obrażony z Polski, znaczy tak już na, nawet, hmm. to, że tak powiem, na Polskę. Te zdjęcie, o które się pokłócono, w ogóle nie, nie, zostało, nie zostało użyte, ale to jest taki, czy, przy czym znowu te, te, te 200 tysięcy dolarów naprawdę nie jest jakąś taką wielką kasą, jeżeli mówimy o branży reklamową? Znaczy też trochę jak chciałem nawet to wykorzystać yy, no bo o takich rzeczach można pisać. Miałem wtedy znajomy w Gazecie Wyborczej, zadzwoniłem do producenta, który zresztą ściągnął tego fotografa, przekonał klienta do tego mm -hmm. fotografa. I mówię, słuchaj, może coś napiszemy na jego temat. Nawet ludzie lubią wiedzieć taki konkret, że jego, wchodzisz na jego stronę i wiesz, że jego stawka jest taka. Oczywiście może zostać zniżkę, ale nie Zadzwoniłem do tego, a on mówi, ty nie zostaw, mówi jest afera, chucie, nie, nie ruszajmy tematu, nie tego, ale pracowałem z fotografem, wtedy na tej sesji byłem asystentem, Maciek też był asystentem, tak jak z, innej, okay. z innego tego. A dawno to było? E, zaraz, nawet sobie wynotowałem, bo chciałem się przygotować do tego, 2007 rok. Okay, no to tam... Zabawna sesja, jedna, jedno zdjęcie działo się w szpitalu w Otwocku, co dla niego z kolei, szpital w Otwocku, co dla niego było pewnym szokiem poznawczym, ale on pracował tak, że na końcu on zrobił nie wiem, czy on zrobił 20 zdjęć, czy więcej, ale tyle zrobił, pokazał, które jest właściwe. Wszystko było tak robione na gotowo. Jeżeli w, na końcu korytarza były okna, to musieliśmy wkleić folię ND, bo on nie chciał zrobić na świetle i później to połączyć w Photoshopie. On mhm. robił zdjęcia, które były na gotowo, mimo że były cyfrowe. Nie, nie, że. I pracowało się z dużą przyjemnością, no ale skończyło się śmiesznie, bo tak jak mówię, jeżeli już kupujesz tak drogich ludzi, on miał chyba nawet w kontrakcie napisane, że artystyczny nie ma prawa być na jego sesji. Albo go kupujesz tak, jak on to robi, mm -hmm. albo idź Super, do kogoś innego. No. no jakby klient się okazało, że, że, że nie do końca zrozumiał, jakie są reguły tej zabawy. Ja kiedyś miałem taką sesję fotograficzną dla też dużej znanej marki Piwa, bo parę ich w życiu już robiłem. I wyobraź sobie, akurat obsługiwał mnie wtedy Pina, bo to było na lokacji ale został mi źle przekazany brief. To uh -huh. znaczy tak się mogło wydarzyć jakby teraz sobie myślę, że takie historie się dzieją. Ja, dlatego taki czasem jestem nadgórliwy, dopytuję po 20 razy czy na pewno, uh -huh, uh -huh. bo wówczas miało być super pięknie, wysprzątane wszystko, czyste szklanki jak to w reklamie. Nic w ogóle nie kapnęło, w ogóle uśmiechnięci, wszyscy wyprasowane koszule. I słuchaj, usłyszałem informację następnego dnia od agencji, która wysłała tam za granicę, bo klient stamtąd, że za ładne zdjęcia. Usłyszałeś kiedyś takie coś? Za nie taka jest komunikacja tego piwa, ono ma być brudne, ma no się tak, lać, no wiem, pogniecione, tak. prawda, kraftowe, takie wiesz, w tym stylu, nie? I... No tak, tak czasami, że, że nie chcemy stres stresować klienta, żeby... Ja wie... się wiesz, starałem, no bo to reklama dyżurny planu chodził, czyścił wszystko sto razy, czy na pewno nic <śpiewanie> widać. się okazało, że to nie ten kierunek był, źle przekazane jakby informacje po prostu od agencji były, nie? No wiem, a to ta... Mów, nie? też drobna uwaga, dzisiaj już doszliśmy do tego, że jak robimy zdjęcia w Polsce, to klient w Stanach może je oglądać na żywo. Na, na, na żywo. Bo korzystałem z tej funkcji. Tak robili, czyli obsługiwaliśmy taką sesję, która robiona była dla, dla, dla kasyna w Teksasie. Mm -hmm. Znaczy nic, mm -hmm. totalnie Znaczy było robione tutaj, żeby było taniej. Mm -hmm. Fotograf był polski, robił zdjęcia. Oni oglądali na miejscu, tam na, 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 na tym. Na żywo, na, na żywo. przez yy, No przez taką do, do, dołożoną tą, tą. czegoś mm -hmm. tam do Capture i i akceptowali. W związku z tym już tego przypadku jakby nie było. Tak. No ja raz korzystałem faktycznie, czy tam dwa właśnie z waszej sesji. czy znaczy, Z tej opcji w Capture'ze, że że na żywo klient mógł oglądać w COVID, to było super. W COVID to było tak. Znaczy, to, 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 się W tak. COVID świat się trochę zmienił. Tak, tak. Znaczy, tak wiesz, zostanie. wydaje mi się, że ta funkcja chyba nie, nie umrze. Ona się będzie chciał. Nie, ona przodawała. nawet w capture tak. jakby teraz jakby poprawił. Okay. Znaczy, to już jest takie, że możesz zrobić zdjęcia, możesz zostawić je w sieci, znaczy nie zdjęcia, tylko no, jakby prewki i zostawić je w sieci, klient sobie może wybierać, zaznaczać. A jest to większa opcja gwiazdkowania? Jest tam możliwość, funkcję, i coś tam się, no, znaczy, możesz, klient może oznaczać gwiazdkami, może mm -hmm. oznaczać e, kolorami jakoś tam swoje, swoje okay. wybory. I to jest tak, że to jest synchronizowane, czyli jeżeli ty jakby masz otwarty komputer, to możesz te jego wybory zobaczyć na swoim. To się momenta, to, to mentalnie jest przenoszone. Jak ty coś zaznaczysz, to on to widzi, jak on coś zaznaczy, to, to ty to widzisz. To na to fajne, tak, tak, tak. Bo nie hmm. zawsze był pamiętam teraz na telefon, a to od razu był pan Super kochano, ja z tobą gadać i gadać, zresztą pamiętam nie jedną kawę wypitą gdzieś u Was w Ostrzy... Dajlajcie. Ostrzegano cię. <laughs> tak, już nie, już nie będę ja nazwisk tym razem wymieniał, który, kto mnie ostrzegał przed tym, że z Mikołaj, to będziemy gadali cały dzień, ale otóż nie, lekko ponad godzinę. Okay. Bardzo Ci dziękuję, że przyszedłeś, że miałeś siłę, czas, ochotę mm, pogadać, jak to wygląda praca, chociaż lekko odbiegaliśmy od tematy, ale wydaje mi się, że wyjątkowo ciekawe, bo jesteś tro, trochę takim człowiekiem legendą, oczywiście powiesz, że nie, ja ci już widzisz, nazwałem ambasadorem wielu marek, w sensie tym ojcem chrzestym bardziej, który wprowadzał e, to nie tą, nie te, zajmować, te rzeczy. i ja się no, okazuje, <noise> Nie okazuje się, że ty parę, wiesz, za parę rzeczy tu odpowiadasz i trochę wiedziałeś. Fajnie jakbyś to kiedyś gdzieś może spisał, zostawił potomnym, bo to tak... co e, też nie chcę zajmować z tymi nie tak. no, Ale parę takich rzeczy, wiesz, to, to ja podejrzewam, że jest wiele wiesz, takich tematów. Jak jechałem, no. tu, dobra, jak jechałem no? tutaj, to Słuchałem Twojego podcastu z, z, z historykiem sztuki, mhm. który powiedział, że jest problem z tą ilością zdjęć, które dzisiaj robimy, że na końcu, znaczy tak jak dzisiaj oglądasz zdjęcia z Warszawy z 1939, to dzisiaj produkujemy tak dużo zdjęć, no. że w zasadzie nie wiem, wiadomo, czy kiedykolwiek będzie miał ktoś szansę się przegrzewać przez niej. Być może zdjęć dzisiejszej Warszawy nie będą oglądać, a my dzisiaj znajdujemy te zdjęcia jakby. Ja nie tak dawno znalazłem zdjęcia mojego dziadka yy, na jakimś tam kongresie w Paryżu razem z, z, z Kiri Skłodowską i z, z synem, wnukiem Mickiewicza i takie rzeczy jakby są, znaczy tych zdjęć nie robiono na szczęście wtedy tak dużo, a dzisiaj robimy tak, tak i w związku z tym czy historia się nami będzie interesować, to bym nie przesadzał. Okej, okay. no to ci chodzi. Komu <słuch> będzie oglądać te zdjęcia? Masz rację. A my mamy z tym straszny problem, nie, Jak segregować. Tak. Słuchaj, ostatnia ciekawostka, naprawdę obiecuję, bo już więcej nie możemy. Ile czasu trzymacie backup na swoich dyskach? Bo to też jest taka ważna informacja dla fotografów. My je trzymamy. Po prostu. Znaczy, w ogóle je nawet trzymamy, nie trzymamy. Mam dyski, które są z 2004 chyba roku. Wow. Co pewien czas te dyski sprawdzamy takim programem, który jakby diagnozuje dyski, ale tak jak mówię, no nie wykonujemy takiej roboty, żeby. Co, powinno się jeszcze co pewien czas przegrywać wszystkie dyski mhm. na nowy nośnik, no bo nośnik na dysku to nie jest z SSD, no bo byłoby za drogo. Znaczy, po sesji backupujemy na SSD, później to jest przenoszone tak, na tak. duże dyski talerzowe i tak. Czy właściwie nie macie cały czas archiwum wszystkich sesji, tych, które ja robię, was powinno to się dać znaleźć? Tak. Te bo zdjęcia są. Tak. Jedyny przypadek może być, no tak jak mówię, no, prawdziwe backupowanie. Znaczy że Trochę zakładamy, Jasne. że współpracujemy z fotografem, że jedną kopię ma fotograf, drugą kopię mamy my. Znaczy, bo dobre backupowanie, no to tak naprawdę są co najmniej dwie kopie. W dwóch różnych, w, różnych, miejscach. W dwóch różnych miejscach, tak obsługujemy jednego fotografa, bo nawet w jednym miejscu. Znaczy, żadne RAIDy, żadne takie rzeczy nie dają ci gwarancji, że ten materiał jest. Zachowa, jeżeli się nie wiem, zaleje no, pożar oczywiście. albo coś. No. To niesamowite, że tak długo trzymacie. Tak, fajnie, fajnie. No, dobrze wiedzieć. Mamy sto kilkadziesiąt dysków, które Terabajt kiedyś były 500, 500 giga, dzisiaj są 12 terabajtowe. Nie. Kiedy? Mikołaj Regier, współwłaściciel studio Daylight, jednego z którym najbardziej lubię współpracować, pracować, bo jest tam naprawdę cudowna atmosfera. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia na sesji. Ja też dziękuję. Mam nadzieję, że tak bardzo się nie dzicie nudzić słuchając tego. Mam nadzieję też, że przemek trochę to płotnie, żeby było bardziej. Nie, nic nie podnie, było pięknie naprawdę. Dobre. Dziękuję nie. bardzo. Będę Ci niezmiernie wdzięczny, jeśli udostępnisz moje treści komuś, kto potrzebuje lub jest zainteresowany tego typu tematami i zasubskrybujesz mój kanał. Dzięki.